Na tegorocznym kongresie spotykamy się w bardzo ważnym momencie takiego zakrętu historycznego, po którym zasady delegowania się zmienią. Wiemy o nowej, znowelizowanej dyrektywie o pracownikach delegowanych, wiemy również o zmieniających się przepisach o ubezpieczeniach społecznych, nowym urzędzie do spraw pracy, który będzie zajmował się kontrolą czy koordynacją kontroli pracodawców delegujących. Te wszystkie zmiany wpłyną bardzo znacząco na sposób prowadzenia biznesu w Polsce i w całej Unii Europejskiej. To oczywiście oznacza, że trzeba się dowiedzieć, na czym polegają te zmiany. Wnioski z tegorocznego kongresu rzeczywiście nie napawają radością, ale też nie demonizowałbym tego strachu. Wydaje mi się, że to, co charakteryzuje nas wszystkich, to jest pewien stan niepewności. Nie wiemy po prostu, jak będzie wyglądało delegowanie po 2020 roku. I w związku z tym chciałbym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do tego, byście Państwo zgłębiali tajniki tych nowych przepisów i wymieniali się informacjami. Temu właśnie służą tego typu spotkania na kongresie, temu służy działalność Inicjatywy Mobilności Pracy. I największą zaletą jest ten efekt synergii, który nie polega na tym, że eksperci wykładają przedsiębiorcom, jak to należy robić, ale że przedsiębiorcy między sobą również wymieniają się informacjami o najlepszych praktykach delegowania.